Thank you.
tam prowadzimy Centrum Gier Fabularnych Furia. Obiekt, który tam, prawda, sobie zagospodarowaliśmy, powstał najpierw w naszych marzeniach. Było to takie, prawda, marzenie z dzieciństwa, z jakichś czasów szkolnych, gdzie mogliśmy i chcieliśmy spróbować organizować gry na żywo, gry o charakterze militarnym z dozą fantastyki i postapokalipsy. Nasz obiekt zaaranżowaliśmy w ten sposób, że wykorzystaliśmy budynek po starej ciepłowni, którego część również była przerobiona na biura, ale w obiekcie też pozostała spora część takiej prawda, tej infrastruktury przemysłowej, czyli jakieś, prawda, tory, kolejki do wysypywania popiołu jako ciepłownia, prawda, bo paliło się węglem, oprócz tego jakieś kraty orurowania i tego typu sprawy. Nasza aranżacja przede wszystkim polegała na zabiciu okien, dlatego że chcieliśmy stworzyć z obiektu coś a la podziemna baza wojskowa, więc, prawda, musieliśmy zadbać o to, żeby klimat i atmosfera była tak, jakby, prawda, bylibyśmy pod ziemią, więc pozabijaliśmy okna, a później poszły do tego wszelkie różnego rodzaju dekoracje, czyli sprzęty, meble, oprócz tego również części laboratoryjne, oprócz tego różnego rodzaju oświetlenie, czy to jakieś fale świetlne migające na korytarzu, czy koguty, czy też inne, prawda, kolorowe światła w danych pomieszczeniach. Na tym się skupiliśmy i tego na tym obiekcie mamy dosyć sporo. Gdzie można Was znaleźć? Centrum Gier Fabularnych Furia, Dąbrowa Górnicza, Zagłębia Dąbrowskiego 13. Zespół z pustu, z